Uwaga, w takim razie losujemy sobie pierwszy challenge i ciekawie, co to będzie, uwaga, uwaga. Jest to klepa w złotej bani. Także moi drodzy, przenoszę się na Dragona i lecimy już właśnie z tym challenge'em. Lol, każdy moim zdaniem ma każdy praktycznie rangę na Dragonie, ale dobra, typek nie zaakceptował, także fajna sprawa. Dobra, koksy sobie dobrałem i jak gdzie będę, wyrzucił mnie z serwera. Wyrzucił mnie z serwera, więc szybko wbijamy ponownie. Aha, tepnął mnie w jakiejś tutaj... A, w ogóle mnie przeknokał! On mnie w ogóle, typeczek mnie w ogóle tutaj przeknokał. Ja jestem za nim, gdzie ty jesteś, gościu? Typeczek w ogóle mnie tutaj chciał jakąś tepnąć, jakieś kurde... w jakąś beczkę? Czy co to jest? Nie wiem, co to jest, jakaś beczka? Tak, jakaś... Wow! Jako to jest beczka! Ty, ja tam nie chcę wpaść, lol! Porąbało tego typa. Ja, pierdzielę, się chciał takie coś budować, lol! Nienormalnie ci ludzie. Dobra, jak tam mój hełm? Ej, złoty hełm na razie działa. Na razie mój hełm złoty działa. Co ten typek robi? On po prostu nam wpadł. On po prostu nam wskoczył. W sumie wiecie co, wskoczę sobie za nim, bo why not. Ja jestem Eluwina Kozakina. Tylko właśnie, bardziej się boję ten złoty hełmik, wiecie co? O, wrzuciłem sobie tego typa tam gdzieś na dół. I on chyba nie ma stamtąd wyjścia, zajebiście. Zajebiście, bo ten typeczek nie ma stamtąd wyjścia. Czy ja słyszę gdzieś tu jego kumpla? Tak, oczywiście. Oczywiście jego kumpel tutaj przyszedł, no bo jakby inaczej. Minecraft kozaki, dwóch na jednego, banda łysego. Chociaż wiecie co? Z tego kumpla udało mi się wrzucić tego jego kumpla i mam dwóch typa tam. Dwóch typa mam w tej dziurze tam, oni nie mają stamtąd wyjścia. Dosyć śmieszna sprawa, moi drodzy, bo te typy nie mają stamtąd wyjścia. A wiecie co, jestem z nim koksa, zmienię sobie mój złoty hełmik i tutaj na YOLO wskoczę i patrzcie, gościu liże koksika. Jakie tu trapy mają te typy, LOL! Wysadzę im to, co za goście? Co za typy? Dobra, ty, to jest ja tu samobójstwo. To ja popełniłem właśnie samobójstwo, że tu wpadłem. Ale wiecie co? Co to jest za kurde kuboid? Właśnie, co ten gościu? W ogóle gdzie on biegnął? No polisz ty kurde! Kartoflażu! Co jest grane? Co oni mają za kuboid w ogóle? LOL! O co tutaj chodzi, widzowie? Dobra, w ogóle mój złoty hełmik na razie jest okej. Ach, ja pierd... Nie wierzę, po prostu w to widzowie nie wierzę. Po prostu w to nie wierzę. Boże, to jest największy kuboid w trapach, moi drodzy. Nie widziałem chyba nigdy większego na Dragonie kuboida w trapach. LOL. Co jest grane? What the fuck? LOL. Co jest, moi drodzy, tutaj grane po prostu? Najgorsze jest to, że... typa w nogach. Ale goście się dobrał, więc... Kurde, szkoda, że nie polizał ten typeczek. Goście... Dobra, niestety tu już zginąłem. To jest pewniaczek, że tutaj zginę, moi drodzy, bo typy się dobrały. Albo nie, może ten typek nie może ten typek... Dobra, zginąłem niestety, ale i tak, moi drodzy, no wam powiem, że... no dosyć śmieszna sytuacja. W ogóle chyba najbardziej taki kuboid po prostu, wiecie, w trapach, jaki widziałem, kurde, na Dragonie. Może w sumie napisać, czy widzieliście kiedyś większy kuboid w trapach, no chyba, że Campera. Pozdrawiamy, Camper! No, chyba, że Campera, ale tak to ogólnie największy kuboid w trapach, więc moi drodzy, zaraz lecimy z drugim challenge'em i no tego się nie udało wykonać, więc... wiecie co? Jak ktoś dotarł do tego momentu, to możecie wymyślić po prostu mi w opisie, moi drodzy, w komentarzu, znaczy, jakie mogę mieć kary po prostu za te challenge'e i postaram się po prostu coś wykonać, bo na razie po prostu nie mam pomysłu, wiecie, może jakiś ostry sos? Chociaż nie, bo do tego trzeba by kamerkę użyć, coś bez kamerki, moi drodzy, i może te challenge'e po prostu wykonam, także no, tepamy się zaraz do drugiej osoby i robimy drugi challenge. No, moi drodzy widzowie, drugim challenge'em będzie... Zabij typa kill-offem. No, powiem wam, że to jest możliwe, bo myślę, że ten challenge można trochę uszukać i po prostu pierw będę klepał typa z diaksowego mieczyka, a potem przeniosę się po prostu na mieczyk, na kill-off po prostu diaksowy, także no, tepamy zaraz do następnej osoby. No i tyle. No moi drodzy, naszym drugim wyzwaniem jest po prostu pokonanie typa diaksowym kill-offem. Stwierdziłem, że nie będę oszukiwał w taki sposób, że będę pierw klepał z diaksowego miecza, a potem będę klepał po prostu z kill-offa, więc od razu będę klepał typa z kill-offa. No i napiszmy na czacie, do kogo mogę tepnąć na klepę. Zobaczymy, czy nam się uda kogoś zabić. Pamiętam, że kiedyś jak nagrywałem taki odcinek, to typa po prostu zrzuciłem z drzewkarki, dlatego mi się udało go po prostu tylko i wyłącznie zabić. Wiecie co, tak nie może tego Tatra 4-4... Oj, tu za dużo typa jest online. 666, czekajcie, 666 zgon. Zobaczymy, czy gość jest online. 666 zgon jest z gildii Rene. Info Rene.
Wow, panie, dobra, ty, to ja tu w ogóle, dobra, wiecie co, na jolo tepnę tego Tatra 4-4, jolo, kto nie ryzykuje, ten szampana nie pije, o kurde, gość mnie teraz zaakceptował, w ogóle koksa nie zdążę zjeść, dobra, zdążyłem zjeść koksa, gdzie ja będę? W sumie nie wiem, gdzie jestem, w sumie jestem przy jakimś drzewku i dobra, typek się bejtuje na swój kuboid, sobie trochę mnie martwi, że mnie bejtuje na swój kuboid, ja mam antynogi, mam jedną antynogi, wow, stary, gdzie tutaj, z czym do ludzi, kurde, dwóch na jednego ma na łysego, czy nie będą klepać, tak, niestety nie będą klepać w dwóch, dobra, sojusz, okej, czekajcie, pokażę mu sojusz, a z tym się będę klepał, dobra. Z tym się będę klepał, a z tamtym sojusz. Ej, w ogóle on bani ściął, no co jest grę? On nie trapa, na trapa mnie bejtuje, 100%. Patrzcie to. Na trapa mnie bejtują. Nie, najgorzej. Na trapa mnie bejtują. Mistrzostwo świata. Patrzcie, i teraz się tu zapadnie. Tu jest trap. What the fuck. Mistrzowie trapa. Dobra, ej, temu typowi kokspad. Zrobiłem to, udało się, pokonałem typa, spierdzielam stąd, czat, udało się, nie czat, tylko kurde widzowie na YouTubie, udało się pokonać typa z tego, z dieksowego klopa, ja pierdzielę, what the fuck, znowu to, nie myślałem, że będzie trudniejsze, ale co za w ogóle dzbany, nie, czekajcie, zamknę się tu w pomieszczeniu, no ci w ogóle kąbeczkę mają. Ty wam powiem, że ten camper, nie? Camper to normalnie tutaj, widzę, że na dragonie ludzi tutaj nastawił tylko i wyłącznie na trapowanie. Dobra, moi drodzy, tepamy zaraz do następnej osoby, pozdro. Dobra, moi drodzy, trzecim challenge'em jest tutaj... Co to będzie trzeci challenge? Jest to... Klepa w żelaznej bani. W żelaznej bani jeszcze nie było, nie mam żadnych żelaznych bań, zaraz sobie ogarnę i zaraz tepniemy po prostu do jakiegoś typa. Także, okej, zaraz się po prostu widzimy ponownie. Trochę tych bań tutaj przygotowałem, więc emeraldziki mam, więc możemy, moi drodzy, nawet do kogo mogę tepnąć na klepę. Mam nadzieję, że trochę lepiej mi pójdzie tutaj z tą żelazną banią niż tą złotą, no bo żelazna ma więcej trochę hitów. Czekajcie, zenchantuję sobie jeszcze jedną na niezniszczalność. Okej, czekajcie, enchant, dobra. I tutaj ten X-Kaczok, ja do tego X-Kaczoka chyba się nie mylę, tepałem. Chociaż czekajcie, gracz X-Kaczok? Tak mi się chyba kojarzy, że do niego już tepałem. Tak, to Zagilia Caps, no to Zagilia Caps. Denix ziom, czekajcie, gracz Denix, tak? Gracz, tak, Denix ziom. Info, jakim był gili? ANL. Tak, info ANL. Kurde, trochę dużo tych typów. Do mnie, info KG. KGDS, czekajcie, KGDS, co to za gilia? Dobra, ej, może być, dwóch typa. Dobra, podłoga Dancing Tiger, tańczący, to niezły tańczący tygrys. Tutaj, żeby nie było, mam na sobie założoną złotą banię oczywiście i zobaczymy, czy tańczący tygrys mnie tutaj zaakceptuje. I gdzie ja będę? Czy będę w nogach? Jestem przy nogach i to, co jest najgorsze, to, że nie wziąłem, moi drodzy, pereł. Nie dobrałem sobie pereł ze schowka. Także nie polecam, także klepa bez pereł. Zombiaczek dzban nie dobrał pereł. Więc trochę, moi drodzy, przypałowa sprawa i w ogóle. Ty, ale mi szybko hity schodzą na tej w ogóle. Kurde. Martwi mnie to trochę, że tutaj jest dwóch typa. Ty, żebym nie polizał, bo mi bardzo szybko gdzieś schodziło HP. Kurde, chyba się. No nie udało się to. Fuck, no to się nie uda. Kurde. Spróbuję jeszcze raz, ale to nie ma szans się udać z tą żelazną banią. To jest po prostu, no to jest niewykonalne, kurde. Spróbuję zaraz jeszcze raz. Nie będę się poddawał, ale spróbuję jeszcze raz. Dobra, moi drodzy, chciałbym też podziękować z całego serca podziękować wszystkim tego Dancing Tiger za to, że dał mi itemki. Więc, moi drodzy, możemy spróbować jeszcze raz do kogoś tepnąć. No i zobaczymy, do kogo tutaj po prostu, moi drodzy, tepniemy. Więc, no, wiecie co, kupię sobie od razu Speeda i kupię sobie od razu Stranger. Do mnie, ej, tepnijmy do księdza. Dobra, gracz ksiądz. Info, o Jezu, jak on jest gili, info zaba. Będzie dużo online. Czek typa online. Wiecie co? Do mnie, a niech będzie ten Tikube chyba to jest, tak?
T-kubek, coś takiego? Czy i-kubek? Chyba i-kubek. I-kubek, dobra, i-kubek, dobra, ty mi nie daj i-kubka, bo w sumie co mi szkodzi, zaryzykujemy, tam gdzie będę, to będę, nie sprawdzam po prostu losu, jest online gildii. A, no i ciebie ten i-kubek zaakceptuje? No fajnie by było, gdyby typeczek mi zaakceptował. W ogóle, moi drodzy, tak jak mówię, pamiętajcie o tym, by napisać w komentarzu, jakie zadania, jakie kary mógłbym wykonać po prostu za te niewykonane challenge'e. Więc napiszcie to w komentarzu. No i będzie, myślę, że będzie okej. Ale ten i-kubek chyba mnie nie chce, moi drodzy, tutaj niestety tepnąć, więc może wepniemy do X-Size. Może nie X-Size nas akceptuje, czy raczej nas nie zaakceptuje? Halo, halo, proszę państwa. No kurczę, chcę tylko tepnąć na klepę. Nie, właśnie zawsze się zastanawiam i zawsze to powtarzam co odcinek. Dlaczego ludzie piszą na czacie do mnie, a potem i tak po prostu nie tepają? Zawsze mi to rozwala. Dobra, gdzie jestem, w jakimś żuwiku? Tak, jestem w jakimś żuwiku, jest tu jeden typeczek, więc moi drodzy, być może to będzie jakaś mega wyrównana klepa. Tylko że ona, no, nie będzie raczej wyrównana, bo ja mam żelazną banię. Nie, jednak już jest kumpel. Dobra, żartowałem z tą wyrównaną klepą, bo jednak już jest jego kumpel. Czyli oczywiście standardowo dwóch na jednego, banda łysego. Myślę, że w każdym odcinku maksymalnie próba to dwa tepnięcia. O kurde. Powiem wam, że przypowa akcja, bo jestem gdzieś w obsydianie zbugowany. Jestem, moi drodzy, gdzieś zbugowany w obsydianie. Co nie jest zbyt dobrą informacją. No i chyba mi ten challenge się nie uda, bo to kurczę, żeby zabić typa na żelazną banię, taką wiecie, nieenchantowaną. No to niestety, ale chyba po prostu wiecie, trzeba, czy nie, nieenchantowaną, w sensie bez oczywiście tutaj bez stręcza i udało mi się uciec. Ej, dobra, udało mi się uciec, więc w sumie pokażę wam tę akcję w odcinku i tepnijmy po prostu po raz trzeci. Po prostu po raz trzeci spróbujemy tepnąć do jakiegoś typa, który będzie z żelazną banią oczywiście u mnie. Dobra, moi drodzy, także tepamy po raz trzeci z tym żelazną banią. Ogólnie ten i-kubek pisał mi tu przed chwilą na PW, gdzie to było, że mam jeszcze raz do niego tepnąć, więc w sumie spróbujemy tego i-kubka tepnąć. I za czym czas gościu już zaakceptuje. Czekajcie, chcę gdzieś to pokazać, żeby tutaj, że on tutaj do mnie pisał, że... Dobra, ale teraz mi w każdym razie zaakceptował. Pisał na PW przed chwilą tepaj do mnie. Więc ja jestem. Jestem gdzieś, daje mi TNT, ale ja chcę się z nim klepać. Co on robi? Nie wiem, chce sesa? Ja chcę się klepać z tym typem, ja chcę się z tym typeczkiem klepać, a nie tutaj itemki przyjmować. Nie wiem, gościu, rusz sobie sypkę sesa i lecimy się klepać, gościu, no. Ja pisałem, do kogo mogę tepać, na klepę. Dobra, gościu się ze mną klepie, rzucił sobie stręcza, on po prostu chciał zrobić sobie sesa ze mną na początku. I tyle, ale czy on jakiegoś laga? Halo, gościu ma jakiegoś laga, kurde. Dobra, odlagowało typeczka. Ty, żeby nie polizał, fuck, dobra, nie polizałem. To jest jedyna szansa, żeby ten challenge wykonać, moi drodzy. Jedna szansa, żeby ten challenge wykonać, w ogóle tam to TNT leży, co ten gościu mi tutaj rzucił. Czy on nie powinien wziąć koksa? Tak mi się wydaje, że ten typeczek już powinien wziąć koksa. Ale nie je tego koksa, no ma znowu jakiegoś laga, no i go zabiję na tym lagu. No kurczę, chyba takiego challenge'u nie można uznać za wykonany, no bo raczej takie, wiecie, zabicie kogoś lagu to nie jest challenge wykonany. Więc moi drodzy, po prostu, moi drodzy, uznajmy, że to nie jest wykonany challenge. Napiszę mu, że tutaj ma itemki, masz itemki tutaj, gdzie? Dedłeś. Dobra, moi drodzy, także to jest koniec odcinka. Chciałem was po prostu napisać, poprosić w komentarzu, abyście napisali, jakie challenge mam wykonać za te dwa nieudane zadania, czyli z żelazną banią i żelaznym hełmem. No jak ten na lagu, to się po prostu nie liczy. Napiszcie w komentarzu, jeśli jakiś challenge wam się spodoba, to dajcie po prostu pod tym challenge'em łapkę w górę, żebym wiedział, jaki wybrać. Także pozdrawiam.